Za nami, a jeżeli jakoś to był co dobry rok, to co najmniej tak dobry. No i oczywiście zdrowia, żeby nam się tym, którzy chcą, udało szybko zaszczepić, żeby wiele innych dobrych wydarzeń się dla nas wspólnie wydarzyło. Także wszystkiego najlepszego w nowym, w nowym roku. Nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się od czasu przedświątecznego, więc troszeczkę wody w odrze upłynęło. Dzisiaj nawet piękna świąteczna pogoda. Świąteczna, w sensie takim, że pada, pada śnieg, więc ten klimat, którego nam przy, przy okazji świąt brakowało, brakowało już jest, ale, ale to dobrze. Zachęcam do, do spacerów, zachęcam do oglądania opola w, opola w śniegu, bo tego już dawno nie mieliśmy okazji, okazji oglądać. Ja za tym tęsknię. Nie wiem, czy byliście gdzieś na różnych, na różnych feriach, czy jesteście w trakcie takich feriów i oglądacie nas, ale tym bardziej. Tym bardziej dziękuję za to, że, że jesteście, jesteście dzisiaj z nami. Symbolicznie, bo jest Nowy Rok, to, to napiję się również szampana z okazji tego Nowego Roku i jeszcze podzielę się z Wami informacją oczywiście dla mnie miłą i to taką niewymuszoną, nie, nie domagam się od Was życzeń, ale dzisiaj mam również imieniny, więc Wasze, moje zdrowie, w lampce, z lampką szampana, oczywiście symbolicznie, bo jest to szklanka zimnej wody. Wasze zdrowie, jeszcze raz. I wszystkiego najlepszego dla wszystkich arkadiuszów, bo dzisiaj mają imieniny. W związku z tym, też, że mam imieniny, to chcę Was prosić o to, żebyście zadawali tylko łatwe i przyjemne pytania, a w zasadzie ograniczyli swoją aktywność do chwalenia dzisiaj na czacie pana prezydenta. Też takim lekkim żartem, a wracając do, do, do konkretów. Tak, dzisiaj informowałem o tym, że pokazywałem, pokazywałem e, wizualizację nowego przedszkola na Malince. E, parę miesięcy wcześniej wyszedł z propozycją budowy takiego przedszkola. Mój klub radnych zaproponowali. Taką inicjatywę, żeby ona znalazła się w budżecie już zeszłorocznym, żeby przygotować dokumentację, a w tym roku chcielibyśmy to przedszkole zrealizować, także możecie pooglądać część, część wizualizacji. Na 125 dzieci tak planujemy to, to przedszkole, czyli całkiem spory oddział, nowoczesny. To będzie przedszkole integracyjno, integracyjne, więc będzie tam również rozbudowana... Forma, jeżeli chodzi o dostęp do różnych specjalistów, nauczycieli, opiekunów, to też bardzo ważna informacja. Koszt budowy to około 7-8 milionów, nawet z wyposażeniem i z placem zabaw, który miałby w okolicach powstać. Mówię o Malince, ale to jest teren, teren zaraz za Kastoramą, obok są nowe budynki TBS-u, więc to jest taka, taki teren jeszcze gosławic, formalnie go odezyjnie, ale jest to już dzielnica którą kojarzymy jako, jako malinka, zaraz obok zresztą nowe nowy ZWM. I co ważne, chciałem się też pochwalić. Podzielić z Wami informacją, która już jest też nie jest tajemnicą. Dostaniemy dofinansowanie do tego przedszkola. 6 milionów złotych trafi do budżetu miasta Opola. Dzięki temu koszty budowy tego, tego przedszkola w około 80 paru% procentach pokryje Unia Europejska. Wsparcie otrzymujemy od zarządu województwa. Od marszałka Buły, od marszałka Kubalańcy serdecznie dziękuję Panom, całemu zarządowi, bo to oni podjęli taką decyzję chyba nawet dzisiaj o tym, żeby takiego dofinansowania nam udzielić, więc serdeczne podziękowania w imieniu mieszkańców za wsparcie. A my myślę, w najbliższych miesiącach będziemy przyglądać się, się budowie i w 2022 roku doczekamy się otwarcia pierwszego od wielu lat nowego przedszkola w Opolu, no, ale tak jak jesteśmy aktywni w kwestii polityki żłobkowej, tak i w kwestii polityki przedszkolnej. Też świeża informacja, w zasadzie news przed kilkunastu minut. Ciekawy. Gwardia Opole, nasza ukochana drużyna piłkarzy ręcznych, ma nowego prezesa, a w zasadzie prezeskę. Tą drużyną fantastycznych mężczyzn będzie rządziła kobieta. Ma też Gwardia Opole nowego właściciela. O tym też na pewno będziemy informować w kolejnych informacjach, ale na tą chwilę z takim newsem się mogę z Wami podzielić. Gwardziści, świetna drużyna piłkarzy ręcznych, która już nie może się doczekać drugiej części sezonu i tego, żeby wreszcie móc grać z, kibica, z kibicami. Ma też nową głównodowodzącą kobietę, która tymi silnymi męż mężczyznami dzisiaj będzie od dzisiaj będzie dzielić i, i rządzić. Co do Waszych pytań, już przechodzę, dziękuję, że wpisujecie je pod czatem. Co do Waszych pytań, widziałem, że Patrzę. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Dzień dobry w pani Ewelinie, pani Irenie, oczywiście pani Małgosi, która zawsze z nami jest. Wszystkim panom również, jak najbardziej oczywiście. Czy Opole będzie organizowało obchody z okazji stulecia Powstania Śląskiego? Jak one będą wyglądać? O tym jeszcze powiemy, ale oczywiście rocznica trzeciego powstania śląskiego jest bardzo ważną rocznicą jak wiecie przywiązuje ogromne znaczenie do takiej naszej narodowej pamięci do rocznic narodowych do różnych wydarzeń okolicznościowych mieliśmy już 800 lat do pola oprócz tego oczywiście obchodzimy wszystkie święta narodowe choćby święto niepodległości 3 maja świętowaliśmy również symbolicznie również wydarzenia związane z drugim powstaniem śląskim między innymi rondo w Opolu uzyskało imię Alfonsa Zgrzebnioka, a w, oczywiście w przyszłym roku, znaczy już w tym roku, przepraszam, trzecie powstanie śląskie. Mamy na to plan, będziemy o tym informować, a za chwilkę, za miesiąc również w miesiącu lutym obchody rodłaków, jak to zazwyczaj mówimy, też, też będziemy je świętować i mamy dla Was ciekawą propozycję. Będziemy o tym mówić. Potem tak, czy będzie święto Wojciechowe? To jest pytanie Pana Wojtka. Będzie to święto Wojciechowe? Oczywiście dzisiaj nie wiemy, jak ze względu na pandemię ono się będzie układać, ale planujemy, żeby w kwietniu, co jest nową tradycją od, od paru lat, bo od paru lat dopiero świętujemy imię patrona miasta w jakiś jakiś szczególny sposób, świętego Wojciecha, żeby w tym roku te obchody były. Mają one przede wszystkim historyczny charakter, historyczny, ze względu na specyfikę, ze względu na to, że to jeszcze jest kwiecień, więc nie jest zbyt ciepło, ale, ale zrobimy oczywiście święto Wojciechowe. I w tym roku mam nadzieję, że uda nam się wszystkim było koordynować w taki sposób, że nie przeszkodzi pandemia. Więc doczekalibyśmy się odsłonięcia pomnika Władysława II Opolskiego, bardziej znanego jako Opolczyk, księcia Opolskiego, który założył, był fundatorem Zamku Górnego, ten, który parę lat temu udostępniliśmy. Dla Was, który możemy w, możecie w tej chwili odwiedzać i, i poznawać historię, bogatą historię Opola, średniowieczną. Przed tym zamkiem chcielibyśmy w okolicach tego takiego mostu, który przypomina dawny most Zwodzony i Fosę, która w tamtym miejscu była, chcielibyśmy w tamtym miejscu ten pomnik ustawić. On w tej chwili jest odlewany w odlewni u Państwa Halupczoków. Art Odlew naszej lokalnej odlewni, która rodzinnej firmy, która robi. Ogromną karierę w Polsce, która odlewała już też pomnik Kazimierza Opolskiego, założyciela, nadawcy praw miejskich Opolu. Chcielibyśmy ten pomnik właśnie w Święto Wojciechowe odsłonić. Za parę dni ten pomnik wyjdzie z odlewni, więc, więc myślę, że, że zdążymy. A jak pandemia nie przeszkodzi, to będzie to oczywiście jakieś otwarcie. Z udziałem również mieszkańców chciałbym Was do tego, do tego zaprosić. Czemu Opolczyk, Czemu Władysław II Opolski? Ma wiele zasług w, w, w polskiej historii, troszeczkę robi za czarną postać, a chcielibyśmy odbrązowić jego, jego postać, bo ma on swoje ogromne zasługi. Natomiast w ostatnich latach swojego życia toczył wojnę z Władysławem Jagiełą o tron Polski. Był ostatnim z piastów aspirującym do tej, do tej roli roli króla, króla Polski. E, niestety przegrał tą rywalizację, czy stety przegrał tą rywalizację, to już w zależności od oceny, to pewne takie gdybanie co by było gdyby, e, ale w związku z tym historia zapamiętała go jako e, buntownika i takiego e, trochę zdrajcy. E, tymczasem on e, miał rzeczywiście jako książę Piastowski, e, jednocześnie wcześniej drugi po, e, po królu węgierskim, palatyn Węgier e, i namiestnik Polski również, bo pełnił taką funkcję w czasie bez królewia. Miał prawo aspirować do, do, funkcji, do funkcji króla Polski, to mu się jednak nie udało. Stąd przypominamy jego losy, chcemy przypomnieć o tym, jak był świetnym zarządcą jak wiele dobrego zrobił dla Opola, ale nie tylko dla Opola bo swoją działalnością dotknął kilku krajów co najmniej i Czech, i Węgier, i Polski, i również Rusi, Wołyń, i dzisiejszy obszar. W okolicach Lwowa to były obszary zarządzane przez, przez niego, czyli współczesne, ówczesne Kresy. Kresy to były obszary przez niego zarządzane, więc, więc i nie tylko, więc, więc ma swoje mocne miejsce w historii i chcemy jego postać przypomnieć. Także serdecznie zapraszam, jeszcze nie raz będziemy o Władysławie Opolskim mówić. Aha i najważniejsza rzecz, którą bym pominął, oczywiście był fundatorem klasztoru na Jasnej Górze, to on założył częstochowe w ogóle jako jako miasto. I on z Węgier sprowadził Paulinów, którzy, którzy do dzisiaj w Częstochowie są, a klasztorowi podarował obraz Najświętszej Marii Panny, Czarnej Madonny, który, który wszyscy znamy, który przywiózł z Rusi. Przywiózł właśnie z Rusi. Jak widzicie, piękna historia związana z Opolem. Chcemy ją w Święto Wojciechowe przypomnieć. I jeszcze raz przypominam, mam dzisiaj imię inne, w związku z tym proszę o łatwe pytania. Jak morsowanie? Pani, e, pani pyta mnie, jak się morsuje. Pan Mariusz, przepraszam. Panie Mariuszu, fantastycznie. Zachęcam wszystkich do, do morsowania. Chyba ludzi już się pojawił w ogóle na opolskich kąpieliskach, więc e, frajda i wyzwanie jeszcze większe. E, na pewno poprawia to zdrowie, chociaż zalecam ostrożność i, i najlepiej robić to w, w, w kilka osób, nie samemu. E, szczególnie, w, szczególnie, że morsowanie wpływa na... Takie podniesienie tętna, szczególnie dla tych osób, które startują, które za, zaczynają, więc, więc warto robić to przygotowanym, pewnym swojego zdrowia, ale na pewno warto zadbać o odporność. Ja dodatkowo doposażyłem się w rękawiczki neoprenowe i takie buty neoprenowe, których używają, używają nurkowie. One pozwalają zachować ciepłotę. Palców u stubinu, które są najbardziej podatne na to zimno, więc przyjemniej się wchodzi. I oczywiście z jakąś czapeczką, a jest w opolu co najmniej parę miejsc, w których można z tego morsowania korzystać i, i bolko, i malina, i silezja. Jak ktoś chce się rowerem, czy w inny sposób może wybrać do osowca, tam też się fantastycznie morsuje. także Zachęcam do, do marsowania i pozdrowienia dla wszystkich, dla wszystkich morsów, którzy się na to. Na to decydują, bo, bo naprawdę daje to Frajdę, daje odporność. Ja co roku miałem mnóstwo problemów z zatokami, z zapaleniem gardła, a, a, dzisiaj, a dzisiaj takich problemów już, już nie mam. Przepraszam, mam lekkie kłopoty techniczne, muszę odświeżyć sobie obraz na komputerze, bo mi się zawiesiło i nie mogę w tej chwili czytać Waszych pytań. Ale jeżeli nie pójdzie mi na komputerze, to spróbuję to zrobić przez telefon. Tu też mam dostęp do swojego. Swojego konta i, i może tu się będzie to wyświetlać. Jak najbardziej widzę komentarze. Dziękuję serdecznie za, za, imię, za życzenia. Czy jakieś pomysły na wiaduk ślimak na zbiegu ulic Wschodnia, Wschodnia Głogowska? Na pewno wschodnią czeka remont. Czeka remont, tylko jest to droga wojewódzka, więc szukamy dofinansowania zewnętrznego, tak żeby z pieniędzy, pieniędzy miejskich wyłącznie tego nie, nie remontować. W tej chwili jest taki trochę niedobry czas do sięgania po fundusze unijne, bo Obecny okres programowania, czyli obecny czas, obecne lata, na kiedy one były zapisane, to one się już w wyczerpały. Czekamy, aż ruszą te nowe fundusze, one powinny ruszyć koło roku 2023. W międzyczasie może ruszą, e, ruszą te fundusze też covidowe, być może Opole też z nich będzie mogło skorzystać, więc wtedy w taki sposób byśmy z tego, z tego starali się finansować i oczywiście bieżące remonty też będzie wykonywać MZD i zobaczymy, jak, jak jest. Obszar się tam przy wschodniej odbija, rozwija głównie przemysłowo. My wcześniej już wiadł jeden z wiaduktów przy Brasie. Przy Brasie remontowaliśmy, więc, więc tak jak mówię, kolejne działania będziemy też, też, też podejmować. Widzę już Wasze pytania ponownie na komputerze, więc będzie mi łatwiej. Czy są jakieś plany oświetlenia w Czarnowąsach? Na jeszcze nieoświetlonych ulicach. Przekazaliśmy w tym roku troszeczkę środków finansowych na, na doświetlenia. Też będziemy te, te starać się doświetlenie, oświetlenia rozwijać. Niewykluczone, że też otworzymy, utworzymy jakiś szerszy program miejski na te działania, bo w ostatnich latach wymieniliśmy ponad 2000 punktów świetnych na nowoczesne lampy ledowe Ale to dzięki funduszom unijnym i to głównie przy drogach wojewódzkich, a zdaję sobie sprawę, że również potrzeba. Modernizować, budować oświetlenie na, na tych mniejszych uliczkach, przy których macie Państwo swoje domy. Jestem tego ogromnym zwolennikiem, więc 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 zobaczymy, jakie będą możliwości finansowe, ale będziemy starali się to robić. Pan Bartłomiej pyta o wodnicę od ulicy Krapkowickiej do Strzeleckiej. Również czekamy na możliwość poszukania dofinansowania unijnego na, na to zadanie udało nam się ten pierwszy etap sfinansować z pieniędzy miejskich, z pieniędzy, przepraszam, pieniędzy unijnych w połączeniu z pieniędzmi miejskimi. Teraz kolejne dwa etapy w przygotowaniu. Zobaczymy, jak się sprawa będzie rozwijać, ale w, liczę na to, że będą jakieś konkursy, jakaś możliwość sfinansowania tego zadania szacuję je na około 150 milionów złotych, tak było w wypadku tego odcinka, który już zbudowaliśmy, więc. więc więc myślę, że, że to jest ta, ta możliwość, możliwość realizacji, realizacji tego zadania. Nie wiem, czemu, ale nie chcę mi więcej pytań od Was wyświetlać. Przepraszam Was, was za to. Jeszcze raz spoglądnę, spoglądnę w telefon. Jeszcze raz spoglądnę, to tak się. O, widzę. Pan Łukasz chwali się, że jest dumny z tego, że mieszka w Opolu. Ja również miło mi, że, że pan ma takie zdanie o mieście, naszym mieście, i chciałbym, żebyśmy, żeby jak najwięcej takich dumnych opolan z nas było. Jaki jest cel uchwalania stref rewitalizacyjnych w kontekście obrotu z nieruchomościami? To jest inicjatywa, którą, która wynika samej, sama wprost z ustawy i rzeczywiście w wypadku centrum miasta. Centrum miasta i nie tylko tych obszarów, które wymagają rewitalizacji. E, ustawodawca daje taką możliwość, żeby miasto miało prawo nabywać część nieruchomości w ramach procedury pierwokupu. E, to może być czasami użyteczne. Myślę, że rzadko w wypadku mieszkań pewnie zupełnie to nie będzie użyteczne, ale w wypadku części nieruchomości, jakichś gruntowych, to może mieć sens wtedy moglibyśmy nabywać takie, takie grunty, na przykład podbudowę przedszkoli, żłobków może pod, pod inne publiczne cele. Dzisiaj nie zawsze jest to możliwe. I oczywiście najważniejsza rzecz miasto nie może tego kupować po dowolnej cenie. Jeżeli miałoby taki grunt w ogóle kupić, to musi być ten cel publiczny, a po drugie cena, jeżeli byłaby, to byłaby ta, która byłaby ustalona między stronami transakcji. Czyli jeżeli dwie strony dogadają się na jakąś cenę, to miasto niższej ceny nie może zapłacić. Musi zapłacić taką cenę, więc sprzedający w tym wypadku nie jest stratny, bo bo trafia do niego takie same wynagrodzenie za sprzedawany grunt. Natomiast oczywiście, gdyby się pojawiły jakieś możliwości interesujące dla miasta czasami, to moglibyśmy, korzystając z tego, polepszyć zasób gruntów, bądź czasami lokali, które moglibyśmy wykorzystać na właśnie rozwój sfery publicznej. Może jakieś dzielnicowe centra, kto wie, może jakieś lokalne, miejsca sportu, więc to pod tym kątem. Oczywiście zobaczymy, jak się to będzie rozwijać, bo to też jest rzecz, która, która trwa. My przede wszystkim myślimy nie o tym celem, tego jest nie, nie to, żeby nabyć takie prawa, takie grunty, ale przede wszystkim realna rewitalizacja, której możemy dokonywać, a ta rewitalizacja w mieście dokonuje się pięknie. Zobaczcie, co zrobiliśmy z ulicą krakowską, która kiedyś była pełna banków, dzisiaj. Dzisiaj no tego teraz nie mogę powiedzieć, ale pamiętacie, sprzed paru miesięcy pełna restauracji, również pojawiły się dwie duże instytucje miejskie, które tę ulicę zmieniają, czyli Centrum Dialogu Obywatelskiego, wyremontowana z funduszy unijnych Kamienica, w której działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy organizacje pozarządowe i centrum aktywności obywatelskiej, które jest po drugiej stronie ulicy Krakowskiej, nowy budynek taki charakterystyczny, z szary zielonymi. Zielonymi balkonami. Tam jest m.in. centrum seniora. Seniorzy nareszcie mają swoje, swoje takie miejsce w, 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 w ścisłym centrum miasta. Będzie tam też fantastyczna kawiarnia, z tego co wiem, bo takie plany są. Zresztą nie tylko te rzeczy się mieszczą w tym budynku. A oprócz tego, oczywiście, widzieliście Solarisa i plac przed Solarisem. Fantastycznie wyremontowany, swoją funkcję, zrewitalizowany swoją funkcję pełni mały rynek. Dużo dzieje się. Możecie zobaczyć przy dworcu głównym. Przepraszam jednocześnie za wszystkie utrudnienia przy, przy remoncie, ale jest to niestety konieczność. Budowa tam centrum siatkowego, 350 miejsc parkingowych w ścisłym centrum, to to jest jednak wyzwanie, które również wymusza pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o, 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 budowę, o budowę. No i jeszcze przypomnę plac Świętego Sebastiana, który również jest I za chwilkę. Ogromna zmiana, bo w przyszłym roku doczekamy się, ogromna zmiana w miejscu dawnej fabryki części samochodowych, którą, którą znam, a, którą kiedyś poznałem. W tym miejscu a, powstaje duże centrum usługowe, biurowe. Też kolejny dowód na fantastyczną rewitalizację, obok centrum świadkowe, więc, więc myślę, że, że jak, najbardziej, jak najbardziej ta rewitalizacja w naszym wykonaniu nie jest tylko... Pewnym hasłem, ale rzeczywiście dokonuje się ona realnie. Stąd nasze przygotowanie do kolejnych projektów rewitalizacyjnych, ale sami zobaczymy, jak to się w kolejnych latach będzie, będzie rozwijać. Co Waszych? Dziękuję za życzenia. Jeszcze raz i pani Grażynie, i, i pani Małgosi, i pani Ani. Eee, e, 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 też e, e, f, fajnie, że Państwo zwróciliście na to uwagę po raz kolejny. Nasze spotkanie jest tłumaczone na język migowy, także dziękuję pani, która nam pomaga. Cieszę się, że możemy docierać do szerszego grona, grona odbiorców. Oni też są przecież naszymi mieszkańcami i na ich zdaniu, na ich opinii, albo na wysłuchaniu tego, co mówimy, nam bardzo, bardzo zależy. Co w, w, pani Bogusia, pan Mariusz, dziękuję serdecznie za, za, za życzenia. Czy będzie kiedyś oświetlenie na skateparku na Malince? Nie wykluczam, nie wykluczam chociaż oczywiście skatepark jest też takim miejscem, które jest, potrafi być dość głośne, szczególnie po 22. Ale oczywiście przegadamy to z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Chcemy w, w tym roku realizować tam lekki remont Orlika, więc zobaczymy, w którym, w którym punkcie to pójdzie. Zresztą obiekty sportowe cyklicznie do, do, doczekują się modernizacji, napraw, bo i stadion dekolatyczny w tym roku doczeka się nowej bieżni i również oświetlenia. To też będzie miało, miało miejsce. Niedawno otwarliśmy doświetlone do, do oświetlenie na, na ulicy Halera to jeszcze pod koniec 2020 roku, ale tak naprawdę będzie można będzie można tym operować w, w tym roku, już w tym roku. Do, kluby się pojawią, będą mogły, głosować, będą mogły korzystać. Pytanie o pierwszą ligę koszykówki. Wiem, że Pan grał w koszykówkę. Ulubiony koszykarz z dzieciństwa, Michael Jordan. Chyba nie zaskoczę. Chyba nie, nie zaskoczę. E, chyba nie zaskoczę tym, tą odpowiedzią. E, oczywiście jak wszyscy kochałem piłkę i kocham cały czas piłkę nożną, uwielbiam żużel, cieszą mnie e, występy piłkarzy ręcznych. E, zachęcam do tego, żebyście oglądali nasze siatkarki, które e, fantastyczne zwycięstwo z Sosnowcem e, w ostatnim meczu odniosły. E, ale oczywiście moje serce zawsze bije za koszykówką, więc oglądam też występy koszykarzy. A druga część pana pytania dotyczy trasy średnicowej. Czekamy na decyzję środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czekamy już chyba czwarty rok. Co mogę powiedzieć? Że jestem tym bardzo zaskoczony, bo, bo jednocześnie w trybie szybkim Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozwolenie na budowę tam nowego mostu kolejowego w tym samym miejscu. Czyli w jaki sposób dyskutujemy o tym, czy może tam powstać siedmiometrowa droga dla, dla samochodów, dla rowerów czy dla pieszych. Natomiast budujemy. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na budowę mostu kolejowego, po którym będą jeździć kilkudziesięciotonowe pociągi. Ale oczywiście cierpliwie, cierpliwie czekamy na decyzję w tej sprawie, bo nie jest to w tej chwili zależne od nas. Wszelkie, wszelkie dokumenty uzupełnienia przedstawiliśmy i myślę, że nie ma żadnych przeszkód w tej chwili, żeby taką decyzję wydać. A jeśli się jej nie wydaje, to, to zaczyna być to. Wątpliwe, dlaczego tak, tak długo to trwa i, i dlaczego nie można powiedzieć tak albo nie. Bo przecież odpowiedź na nie też byłaby odpowiedzią, która jest jakąś odpowiedzią w tej sprawie. Można by się było odwoływać do, do sądu. A tak na dzisiaj sprawa tylko sobie czeka, a po sąsiedzku buduje się most kilkudziesięciotonowych pociągów, które będą przez tamten park przejeżdżać, i, i nie było problemu z wydaniem takiej decyzji. Budowa placu zabaw przy ulicy Złotej i Srebrnej. W zeszłym roku te place zabaw nie ruszyły, bo to pani Joasia pyta, bo w, w, mieliśmy COVID, więc odłożyliśmy inwestycje, część inwestycji nie wiedzieliśmy, takie jednoroczne, szybkie, nie wiedzieliśmy po prostu, czy po pierwsze plac będzie wykorzystywany i dzisiaj już wiemy, że on nie byłby tak czy siak, bo, bo e, przez parę miesięcy dostępu do tych placów zabaw w, w ogóle nie było. A po drugie, nie chcieliśmy ponosić jeszcze bardziej zwiększać deficytu budżetowego miasta, więc w tym roku już te place zabaw będą realizowane. Pieniędzy mamy dwa razy tyle, co, co zazwyczaj, bo są to pieniądze z zeszłego roku, jeszcze dodatkowe w tym roku, więc, więc jest to kwota podwójna. Będzie też, też konkurs na, na nowe lokalizacje placów, placów zabaw, więc oglądajcie, przyglądajcie się. Przyglądajcie się i oczywiście zgłaszajcie, zgłaszajcie kolejne prace zabaw, bo chcielibyśmy kontynuować ten, ten plan. A i oczywiście, też osobiście, jakby troszeczkę z innej beczki, bez, bez pytania z Państwa strony, ale zachęcam Was do szczepienia się. Ja na pewno się zaszczepię, oczywiście, poczekam na swoją kolej, już to wcześniej, wcześniej mówiłem, ale zaszczepię się nawet nie, nie myśląc przede wszystkim o swoim zdrowiu, ale myśląc o zdrowiu najbliższych, bo przecież. Nawet jeżeli my jesteśmy odporni, czy lekko liczymy, że przejdziemy tą chorobę, to możemy zarazić najbliższych, szczególnie dziadków, rodziców i w ten sposób przyczynić się do utraty przez nich zdrowa, a jeszcze gorzej życia. Tak również może być z naszymi przyjaciółmi, znajomymi współpracownikami, więc, więc ja nie mam wątpliwości, szczepię się, czekam na swoją, na swoją kolejkę na swoją kolejkę. My jako miasto też będziemy wspierać różne działania związane ze szczepieniami. Najprawdopodobniej również będziemy dowozić potrzebujących chorych czy, czy osoby z problemami do punktów szczepień, jeżeli będzie taka potrzeba, bezpłatnie, jest to też taka informacja, która ma wspomóc, zachęcić do, do szczepień. Szanowni Państwo, tak, lampkę szampana wypiłem. Jeszcze raz Wasze zdrowie. Jadę na chwilkę, żeby wypić tą lampkę szampana. Za chwilkę jadę, żeby wypić z rodziną. Także dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. I widzimy się za tydzień o tej samej porze o 18. .00. Zapraszam. Możecie też wcześniej wysyłać do mnie pytania. Będę starał się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.